znajdujemy się na ulicy Browarnej, gdzie dawniej mieszkał Stanisław Staszic. Obecnie znajduje się tu muzeum jego imienia. Stanisław Staszic urodził się w 1755 roku. Uczony, przyrodnik, działacz polityczny. W czasie Sejmu Wielkiego walczył o przeprowadzenie ważnych reform w państwie. Występował w obronie mieszczan i chłopów. Ojciec jego i dziad piastowali urząd burmistrza tego miasta. Piła w XVIII wieku była małym miasteczkiem, liczyła około 300 domostw. Były to lata burzliwe dla naszego państwa. W 1772 roku odbył się pierwszy rozbiór Polski, a po nim dwa następne, w 1793 i dwa lata później. Ziemie polskie zostały wcielone do Austrii, Rosji i Prus. Dane było Staszicowi jeszcze w wolnym kraju walczyć o potrzebne reformy w Polsce i przeżyć tragedię upadku państwa. Stanisław Staszic pochodził z rodziny mieszczańskiej, więc na wielką karierę w ówczesnej Rzeczypospolitej nie miał szans. Jako dziecko często chorował, jego matka złożyła śluby, że jeżeli Bóg zachował go przy życiu, odda go w służbie Bożej. Seminarium duchowne ukończył Staszic w Poznaniu. Dalszą naukę kontynuował za granicą. Po powrocie do kraju zaangażował się w walkę o ratowanie Polski przed całkowitym upadkiem. Reformy, o które walczył, dotyczyły m.in. wzmocnienie władzy królewskiej, poprawę gospodarki kraju, utrzymania liberum veto, zwiększenia pańszczyzny oraz poprawę położenia mieszczan i chłopów. Obecnie znajdujemy się na placu Staszica. Za moimi plecami znajduje się budynek poszukiwań nafty i gazu w Pile. Następnie Urząd Miasta Piła. Piła jest także wysokokulturalnym miastem, dlatego po drugiej stronie znajduje się Pilski Dom Kultury, tak zwany PEDEK. Po mojej lewej stronie znajduje się bardzo znana w Pile i w całym województwie Pilska Szkoła Policyjna, gdzie kształci się przyszłych funkcjonariuszy. Znajdujemy się przed pomnikiem Stanisława Staszica w Pile. Stanisław Staszic oddał wielkie zasługi dla rozwoju ziem polskich i wszystkich Polaków. Założył Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie, zajmujące się wydawaniem prac naukowych, podnoszeniem polskiej kultury dla przetrwania narodu. Założył Szkołę Akademię Ochotniczą w Kielcach oraz był współzałożycielem Szkoły Głównej Warszawskiej, nowoczesnej uczelni z bogatymi zbiorami bibliotecznymi i obserwatorium astronomicznym. Napisał pracę na podstawie samodzielnych badań naukowych, w której przedstawił m.in. miejsca występowania słonych źródeł soli kamiennej oraz siarki. Piastował odpowiedzialne funkcje publiczne, był członkiem m.in. Izby Edukacyjnej, Wydziału Oświecenia Narodowego oraz Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych oraz Policji. Obecnie znajdujemy się przed zespołem Szkół imienia Stanisława Staszica w Pile. Na koniec jeszcze jedna garstka informacji o naszym patronie. Zmarł on w 1826 roku. Całe życie przeżył skromnie, bez najmniejszej rozrzutności. Został pochowany w Warszawie. Swój majątek przeznaczył na cele społeczne, lecznictwo, oświatę i naukę. Wystąpili Wojciech Jarno i Teusz Motysiak. Piła Wielkopolskie. Operator, scenarzysta, reżyser, producent Igor Dreger.